co Platon dodaje do naszego rozumienia cnót, a raczej jak Platon inspiruje nas do myślenia o cnotach. Platon rozwija model cnót, który jest częścią jego koncepcji osoby i państwa. Cnoty to umiejętności, które pozwalają człowiekowi prowadzić dobre życie. Dla Platona dobre życie to takie, w którym wszystkie nasze zdolności rozwijają się w sposób sprawiedliwy i harmonijny. A gdzie jest to dobre życie? Wyobraźmy sobie jako cel, który masz osiągnąć jadąc wozem konnym albo na rowerze, na mountain bike. Nawet jeśli myślisz, że twoje miejsce jest na górze, uosobione przez osobę prowadzącą, przestań. Nie to zamierzał Platon. W rzeczywistości jesteś całym wozem konnym albo tym, co prowadzi rower. A czemu? Bo człowiek jest znacznie bardziej złożony. To nie tylko osoba prowadząca, ale także to, co porusza pojazd. Dwa konie albo dwa koła, tylne i przednie, dwa konie czarny i biały, które poruszają pojazdem i nadają mu prędkość. Człowiek według Platona nie może być zredukowany ani do swoich pragnień reprezentowanych przez czarnego konia, ani do dobrego, szlachetnego ducha reprezentowanego przez białego konia, nasze koło przednie, ani do intelektu, rozumu, czyli tego, kto tym rowerem prowadzi. Potrzebujemy tych wszystkich sił, aby dążyć do celu. Ale jak możemy to zrobić? Po pierwsze, musimy zrozumieć, kim są ci aktorzy w nas. Woźnica, czyli cyklista, odwołuje się do naszego rozumu. Biały koń, przednie koło, do naszych szlachetnych aspiracji, a czarny, koło tylne, do naszych apetytów. Jak możemy skierować powóz, aby prowadził go do naszego celu? Platon powiedziałby, angażując wszystkie siły, woźnicę, czyli i dwa konie, przednie i tylne konie. Po drugie, rozwijając charakterystyczne umiejętności, które są specyficzne dla każdego, a te umiejętności są cnotami. Jaka jest najważniejsza umiejętność woźnicy? Platon powiedziałby, przezorność lub mądrość, która pozwala woźnicy wybrać właściwą drogę i prowadzić dwa tak różne konie. Białego konia, które przyciągają szlachetne cele, można porównać do motywacji, która pozwala podążać w kierunku wartości, które nas pociągają. Jednak, jak zapewne doświadczyłeś w swoim życiu, osiągnięcie takich celów jest wyzwaniem. Ostateczną umiejętnością, której najbardziej potrzebujemy, jest odwaga, która jest cechą leżącą między dwoma przeciwieństwami: tchórzostwem i lekkomyślnością. Wyobraź sobie, że chcesz napisać pracę magisterską, ubiegać się o ambitne stanowiska, założyć startup lub wyruszyć w długą podróż. Dla mnie wyzwaniem było stworzenie tej serii filmów na YouTube lub podjęcie mojej Grande Traversata dei Alpi, przejście przez Alpy. Zapewne wszystkie te cele pociągają ducha, ale jednocześnie budzą strach. Możesz wyczuć wszystkie te przeszkody na drodze i pomyśleć, jak mam to zrobić, jak mogę pokonać trudności, jak mogę zebrać fundusze, jak znaleźć oparcie. Dodatkowo, aby ruszyć się z miejsca i nie pozostawać nieruchomym, potrzeba odwagi. Jest ona jak silnik do powozu. Jesteś czarny koń, tylne koło. Ten ma inne cele, które można porównać do hedonistycznych, typu osiągnąć przyjemność, cieszyć się, odpocząć, zrelaksować. Ten koń, który odnosi się do najniższej części naszej duszy, chce podążać za tymi pragnieniami, które czasem stają w opozycji do pragnień białego konia i rozumu, woźnicy, jak je pokonać. Osiągając umiejętność, czyli cnotę umiarkowania, ani za dużo przyjemności, ani za mało. Jeśli wszystkie części człowieka zrobią wszystko, co w ich mocy i osiągną swoje szczególne umiejętności,
to cel. Dobre rzeczy i wiele wartości, które są potrzebne na drodze, mogą zostać osiągnięte. Twoja praca magisterska, plan startupu lub moja seria YouTube poświęcona etyce w biznesie, obrazowi człowieka w ekonomii, ekonomii rozwoju i przejście przez Alpy mogą być osiągnięte. A możesz to osiągnąć poprzez umiarkowanie cnota czarnego konia tylnego koła, dając sobie czas na sen, jedzenie, przyjemność, abyś pozostał sprawny i chętny do stawiania czoła wyzwaniom, ale jednocześnie przezwyciężał pokusy, które będą cię rozpraszać. Odwagę! Prośbę o pomoc w razie potrzeby. To możesz na przykład poprosić znajomego o wzajemne przeczytanie twojej pracy magisterskiej. Także przezwyciężenie strachu przed krytyką i trudnymi sytuacjami. Roztropność, czyli osoba kierująca, nie wyglądam, wiedząc, kiedy trzeba iść do przodu, a kiedy jest czas na zmianę drogi w kierunku innego lub zmodyfikowanego celu. Ja postanowiłam przerwać trasę wyprawy po wypadku, a także nie robiąc wszystkich filmów, które chciałam. Ty być może zdecydujesz się opuścić jeden rozdział pracy magisterskiej lub ograniczyć zakres swoich badań. Ponad wszystkimi tymi cnotami jest jedna, która obejmuje je wszystkie. Jest to sprawiedliwość, która ma różne aspekty. Wybrać właściwą rzecz i zrobić to we właściwy sposób wobec siebie i innych ludzi. Model cnót Platona można wyjaśnić za pomocą innego modelu, części duszy. Dolna część znajduje się metaforycznie w naszym żołądku i nawiązuje do czarnego, dzikiego konia i potrzebuje cnoty umiarkowania. Środkowa dusza jest umieszczona w naszym sercu i oznacza białego konia, szlachetnego, którego główną cechą lub zaletą jest odwaga. A najwyższa część naszej duszy znajduje się w naszej głowie, rozumnie, przy okazji odróżnia nas od zwierząt i odnosi się do woźnicy czy cyklisty. Jego wymaganą cnotą jest roztropność. Wszystkie te części duszy odpowiadają porządkowi państwa opisanemu w państwie Platona, czyli w społeczeństwie chłopów, żołnierzy i namiestników. Każdy z nich robi to, do czego jest najbardziej zdolny. Wspólną cnotą dla wszystkich jest sprawiedliwość. Podsumowując, cnoty według Platona są ważnymi umiejętnościami w rozwoju jednostki i państwa. Pozwalają nam osiągnąć prawe cele, które oferują nam szczęście życiowe. Możemy osiągnąć cele tylko wtedy, gdy użyjemy wszystkich naszych różnych sił. Rozumu, ducha, ciała. Każda część jest ważna i sprawia, że powóz, symbol człowieka, podąża do celu. Cel zostanie osiągnięty najlepiej, jeśli każda z części rozwinie jedną określoną umiejętność, cnotę. Czarny koń, dolna część duszy znajdująca się w żołądku, powinien się hartować, być bardziej umiarkowany. Koń biały, dusza środkowa znajdująca się w sercu, musi być odważny. Woźnica ma być mądry i rozważny. Wszystkie części razem muszą być sprawiedliwe. Tą samą logikę można zastosować, mówiąc o państwie. Możesz zapytać, czy jest to również konieczne dla firmy? Jak myślisz, do jakiego stopnia potrzebujesz umiarkowania, rozwagi, odwagi i sprawiedliwości? Co myślisz ty? Czy nie ma popytu na te cnoty, gdy mówimy o chciwości menedżerów lub akcjonariuszy? Kiedy doceniamy moralną odwagę osób przeciwdziałających mobbingowi lub dyskryminacji? Czy protesty Afroamerykanów, kobiet i innych mniejszości w różnych branżach nie są wołaniem o więcej sprawiedliwości? Czy mądrość, rozwaga nie jest czymś, czego oczekujemy od władz zarządzających firmą? Co myślisz?